Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M Dzisiaj na odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy pięcioma limitkami Do tej pory udało mi się trafić pięć różnych limitek w salach z Liverpoolu, Pulisic z Chelsea, Mbappe, Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo, Juventus i Eden Hazard z Realu Mam tutaj 10 saszetek Będziemy sobie po kolei otwierać Każda karta klubowa liczona jest za jeden punkt, natomiast jeżeli trafimy samego zawodnika, to będą dwa punkciki. Tak więc zaczynamy, moi kochani. Pierwsza saszetka. Ja oczywiście liczę na trafienia brakujących kart. Jest tego troszeczkę do zbierania. No i. Mamy pierwszą kartę. Jest to karta bazowa Messiego. A nie ma Barcelony na razie na limitce żadnej, więc karta odpada. Dalej, Napoli. Injury card. Tutaj mamy Geng. Mario Gizze Borussia i. I UCL Centurion Busquets. No niestety, dwie karty z Barcelony, ale nie ma żadnej na limitce, więc karty odkładamy i otwieramy kolejną saszetkę odwracamy i mamy City Stones City też nie mamy dalej Kastanie Atalanta Maja, Lil, Brozowicz, Inter, Oblak Atletico i patrzcie, wpada mi limitka Sergio Aguero. To moi drodzy, skoro już wpadła, to dokładamy ją do limitek obecnych i mamy w sumie sześć różnych i tutaj. Wiem, że trafiłem gdzieś w City, jest City, Stones, pierwszy punkcik. No pięknie, moi drodzy, wpadła limitka Aguero, czyli to już mam, w sumie sześć różnych. No i patrzymy dalej, co w kolejnej saszetce. Mamy Keina z Tottenhamu. Dalej Toloi Atalanta, Kseka, Lil. Jest Juventus, mamy punkcik dla Cristiano Ronaldo, Adrian Rabiot na bazówce. Do tego Martinez z Interu i Winks z Tottenhamu. No, czyli jeszcze brakuje 8 limitek, bo w sumie jest 14 do zebrania w tej wersji Internacional. Liverpool mamy Robertsona. Pierwszy punkcik dla Salaha. Dalej lewy. Z Bayernu, oczywiście. Walencja. Parejo. Tutaj mamy Salzburg. Jest Real. Varan na bazówce. Dla Azarda punkcik. I tutaj Pro Performer. Hermoso. Nie mamy. Limitki. Z Atletico, więc odkładamy, ale to na pewno nie mam, więc wpadła kolejna karta do kolekcji. No i lecimy z piątą saszetką. Mamy Fernandinho, więc jest punkcik dla Agüero, tutaj drugi i prowadzenie w tym momencie. Logo Benfiki. dalej Andersen, Olympic Lyon, jest Chelsea, Pedro Rodriguez i pierwszy punkt dla Pulisicza hazard. Mamy zawodnika na limitce, czyli za dwa punkciki, czyli w sumie trzy. I patrzcie, kolejna karta limitowana. Hurricane. No, coś niesamowitego. Więc teraz jeszcze musimy przejrzeć, czy są karty z Tottenhamu, a na pewno były. Więc mamy już siódmą kartę. I sprawdzamy tutaj, gdzie jest Tottenham. Tutaj nie było. Tutaj jest. Pierwsza karta. I tutaj w samej we własnej osobie Harry Kane, czyli trzy punkciki już Tutaj nie było i jeszcze zostaje nam Z pierwszej saszetki nie ma nic No co się tutaj stało moi drodzy Dwie limitki wpadły Kolejna saszetka I mamy znowu Tottenham Ndombele Czyli teraz już jest prowadzenie tutaj Tottenhamu i Harego Keina, Cztery punkciki. Dalej logo Atalanty, Zenit, Galatasaray, Sancho i Varan. Varan, man of the match z Realu. Więc jest czwarty punkcik dla Azarda i prowadzenie wspólne z Harem Kane'em. Dawid Silva Mamy trzeci punkt dla Aguero i Manchesteru City Forsberg Lipsk Pizzi Benfica Gano Genk Godin Inter I patrzcie no piękna ta karta Mamy Tak jakby Logo Champions League 2 Dwie karty były do zebrania UCL Champions League sezon 19-20. Pierwszą kartę trafiłem. Mamy tutaj zawodników takich jak Messi, Ronaldo, Van Dijk, Aguero, Mbappe, Lewy i Azard. Ci sami zawodnicy byli na boksie, jak otwierałem. Tutaj sobie go położymy, tą kartę. No i lecimy dalej. Mamy Barcelonę Griezmana. Dalej. Orban. To jest Lipsk. Ozdojew Zenit. Gimenez Atletico. Napoli Mertens i coś czuję, że tutaj znowu jest jakaś No coś nieprawdopodobnego Moi drodzy Trzy złote limitki W sumie w ośmiu saszetkach Bo jeszcze dwie zostały Van Dijk, też nie miałem tego zawodnika Ale to jest Liverpool, więc tutaj w sumie Razem Z Salahem No takiego Unboxingu jeszcze nie miałem, moi drodzy Trzy limitki ośmiu saszetkach, a tu jeszcze nie koniec jeszcze mamy dwie saszetki mamy Lewego z Bayernu dalej Dias, Benfica Pasalic Atalanta Luniew Zenit Felipe Atletico i Akanji men of the match Borussia Dortmund no, i zostaje nam ostatnia saszetka. Tak, patrzę na ten moment. Prowadzi Hazard i Hurricane. Po 5 punktów mają. Czy po 4? Po 4. Po 4 punkty. No, i teraz będzie rozstrzygnięcie. Zobaczymy. Henderson. Drugi punkt tutaj dla dwóch zawodników z Liverpoolu. Dalej. Almeida. Benfica. Serii Galatasaray, Jorente Atletico, Pulisic mamy Pulisicza za dwa punkciki, bo jest na karcie limitowanej, czyli w sumie trzy. I Witzel MVP. Tak więc moi kochani, pierwsze miejsce zajmuje Hurricane i Eden Azard. Macie tutaj do rozstrzygnięcia, kto waszym zdaniem wygrywa, bo w sumie po cztery punkty. Dwie karty bazowe, każdy i tutaj po jednej. Man of the match. Więc no nie wiem, na kogo się zdecydujecie. A jeżeli chodzi o y, kolejne miejsce, to Aguero 3 punkty. I tutaj Liverpool z dwoma limitkami: Salah i Van Dijk Dwa punkciki. Tutaj mamy Pulisic 3 punkty, bo za dwa. Jako zawodnik i y, Pedro. Ja się oczywiście cieszę na tą tutaj kartę. To jest UCL1, jedyneczka, więc brakuje jeszcze dwójka. No i co? Napiszcie w komentarzach, co myślicie na temat mojego szczęścia, że w 10 saszetkach wpadły mi trzy nowe limitki. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.